autora dzisiejszej wystawy, Wojciech Szonstowski. Jest to młody człowiek, pochodzi ze Słupska, pasjonuje się fotografią od nie wiem kiedy, ale od zawsze. O samym Wojtku powie za chwilę pani dyrektor i sam Wojtek również, mam nadzieję, bo to są już takie bezpośrednie relacje. Proszę Państwa, ta wystawa nosi nazwę Przewiane wiatry. Twórcy tej wystawy. Gratuluję wspaniałych zdjęć. Jest to Pan widać, że to jest Pana wielka pasja. Fajne działanie, które przyrodziło się obraz, zdjęcie i to jest także. Gratuluję wszystkim, którzy przy tej wystawie uczestniczyli, działali. Gratuluję Pani Dyrektor za umożliwienie, żeby taka wystawa mogła zaistnieć. Jest wiem, że to jest stałe miejsce wystaw dla młodych i to jest piękne. Piękne, że ludzie mogą rozwijać swoje pasje, realizować się w swoich pomysłach, które mają, co należy przebić. To jest bardzo ważne. Mogę powiedzieć, że uważam za otwartą. Jeszcze poproszę Panią. Ja dziękuję na razie i bardzo proszę Pani Przewodniczącą. Bardzo proszę Panią Dyrektor Jolantę Krawczyki i zapraszam na rozumiem. Proszę Państwa, to, że współpracuje Słupski Koszalin od lat jest jakby wymuszone bliskością geograficzną, a jeśli chodzi o sztuki i związki artystyczne, jakby są nieuniknione. Fiodor Dostojewski powiedział kiedyś, że piękno jest nadzieja zbawi świat. I takie piękno utrwalone na fotografii, piękno przyrody, które jeszcze piękną fotografią jest podkreślone, ma szansę niwelować jakieś uczucia negatywne, w związku z tym wszyscy, którzy potrafią obcować z przyrodą, a i ci, którzy potrafią obcować z fotografią, mają satysfakcję. Jeszcze raz chciałem wszystkich powitać na otwarciu wystawy. Ta wystawa powstała podczas, w ogóle zdjęcia powstały podczas tegorocznego wyjazdu z dziewczyną. Tak, z dziewczyną w Góry Stołowej. Jest to piękny zakątek, jeden z najpiękniejszych zakątków w Polsce. Dlaczego Góry Stołowe? No przede wszystkim jest to jakby cofnięcie się w czasy, można powiedzieć, odległe, o wiele milionów lat. Niektóre szlaki są bardzo rzadko uczęszczane, tym bardziej jakby to podkreśla tą wyjątkowość, tą niespodziewaną, ciekawą niedostępność tych miejsc przyrody. No jeżeli chodzi o to fotografuję od dziecka, można tak powiedzieć, też zabawkami to były aparaty fotograficzne, rozbierało się te aparaty, składało się z powrotem. Później nastąpił taki okres, że mówię, no, skoro zajmuje się tą fotografią, no, chciałoby się jakby związać z ludźmi, z grupą, która no, też wspiera i jakby rozwijać takie wspólne czy wyjazdy, czy zainteresowania i wstąpiłem do Słupskiego Ośrodka Kultury. No a później do klubu, ja już z racji wieku do klubu Słupskiego Klubu Fotograficznego Fotoaktywizm. Ja zazwyczaj byłem kojarzony w zasadzie tak, scyzoryk, rower, aparat na szyi, jak to się mówi, prosto przed siebie, na i ciekawe miejsce przy okazji właśnie utrwalałem, tak, gdzie człowiek dojechał w ciągu powiedzmy dnia, to no, coś ciekawego. Zobacz, oczywiście, tak, no można się tutaj. W szczególności chciałem podziękować za serdeczne przyjęcie tutaj pani dyrektor i osobom, które przygotowały wystawę Koszalińskiemu Pałacu Kultury, jak również za wsparcie, ogromne wsparcie Słupskiego Ośrodka Kultury przy Teatrze. To wszystko. I oczywiście wszystkim gościom zaproszonym tutaj na wystawę. No i zachęcam do obejrzenia wystawy. Księga pamiątkowa, tak jak się